Moje cele wyborcze to przede wszystkim ochrona praw kobiet, wsparcie osób z niepełnosprawnościami, ale także wsparcie ich opiekunów, w szczególności opiekunów rodzinnych. To jest wsparcie emerytów, osób starszych, ale wsparcie realne, nie oparte na propagandzie. To jest na pewno edukacja empatyczna i edukacja otwarta. To jest także wsparcie przedsiębiorców, ale poprzez poukładanie tego, co zostało przez Polski Ład porozrzucane. To są moje główne cele, ale też bardzo ważne, związane z moją branżą, to wsparcie pracowników służb społecznych, przede wszystkim poprzez zmianę, czy też zwiększenie wynagrodzeń w tych służbach, no i zwiększenie oczywiście prestiżu zawodowego. To są oczywiście także cele związane z ochroną zdrowia, z dostępem i jak również z profilaktyką wielu chorób.